Witamy, jestem Wlosz i widzimy się w takim dniku informacyjnym Cities Skylines, co prawda. Może kiedyś nagram, ale no... takie nasze powieśnienia, czemu wczoraj filmiku nie było, czemu dzisiaj filmiku oprócz tego nie ma i czemu jutro nie będzie. Sesja. Kończy mi się sesja, więc mam dwie egzaminy, więc mam dwie nauki, więc mam mało czasu. Poza tym od sierpnia najpewniej będę ruszać ze streamami i myślę, że z Discordem również. Ostatnio też się pochwalę, że wygrałem Cities Skylines w losowaniu na jednym z serwerów chojowych. Długa historia, ale ten... Ale... O, wygrałem, więc może i z tego będzie materiał. Chyba potrzeba w tym mieście więcej linii autobusowych. Strasznie się miasto zakorkowało, odkąd przeorganizowałem je. No ale przynajmniej widzę na wyjeździe do miasta jest nic. Bo przedtem wjazd do miasta to jest zakarkowany, no. O, strasznie dojechało. Pole się pali. Tu się mega korkuje. Ja wiem, czemu to tak wygląda. Ja zapomniałem zapowiadać tej drogi. O, proszę. Do razu połowę. Nie. Od razu lepiej. Nie widziałem, że tu coś się ruszyło. Nie? Tak czy owak, no niestety, przez ten materiał dużo nie będzie. To jest dosłownie chwila, moment, kiedy sobie teraz odpaliłem coś. Pierwszą lepszą grę w sumie. Upadło na Cities Skylines w sumie też dlatego, że już będzie pochwalić się, że kurwa, wygrałem coś. Nigdy mi się nie udaje, teraz się udało i zdobył ten. Jedyne z czym mam problem to wywożenie odpadów i... i trupów. Po wszystkim chyba już sobie poradziłem. Chociaż trupy widzę też ogarnięte w końcu. O, zobaczcie. Zobaczmy może nocą jeszcze. Gdzieś tu było. A jest włącz cykl dopowie. Teraz zobaczycie tu miasta nocą, jak pięknie wygląda. Byłem odnośnie SimCity, a Cities Skylines, obydwie gry lubię, ale obydwie mają wady. Jak widać. O, pośledźmy autobusik, bo widzę, że on tu zbiera dużo ludzi. Ale no... Gra fajna, grafika fajna. Szkoda, że nie ma multika. Ale są takie dwie, trzy rzeczy, to wiecie, wkurzają. Widzimy dyska i... Kurowa? Trasa jeżdżą? Tak. Ej, wracaj z tym, tego się...
śledzimy, tylko przyspieszymy trochę. Dopóki się radcy zrobi, to pośledzi będę. O, to pan stoi. Czyli tu muszę kolejną opuścić chyba. Albo metro zrobić. Ja pierdolę to prawo. Muczą strasznie głośno. Tak, tutaj ten omija. O, a tu mamy gdzie inne. I tu jest przesiadkowy, to trzech linii widzę. Zobaczmy, jak obładowanie tych autobusów. Ja pierdolę, ta kolejka. Ulica Robaka, no. Oj, ksiądz Robak, jaka to była fajna postać. Pana Tadeusza. Dzień się klało i tylko. To co mi się na pewno nie podoba w Skylines, to w SimCity, czyli głupi jednak są ci prowadzący pojazdy, bo wreszcie no, widzicie, wszystko idzie lewym pasem, fajnie prawie dla autobusów, ale korki się jednak tworzą. Jakby puścić to samo dwoma pasami, może nie tyle by zniknęły, co byłoby o wiele mniejsze te korki. Teraz będzie chyba noc. No, pomału się zaczyna. Podczas burzy ładnie, widzę FPS-y ładnie spadają od burzy. A, to jest piękne, to jest wodna trasa... No, City Skylines. Starczy ustalić... Jak zrobiłem zaporę, to zalano ten most. W ogóle wtedy to zalało wiele, tutaj jeszcze... porobiłem prowizorkę. Żeby nam nie zalało miasta i najlepsza rzecz. Ustawiasz parę pompek. Lekko podwyższasz teren pomiędzy mostami, nagle nie ma problemu, wszystko w łodziu. No, póki nie mam transportu kolejowego i tak dalej, to zdzieram ile mogę z nich. Patrzcie. Teraz weźmy przykładowo autobus, który tu będzie. O, możesz być ty. Albo mamy jeszcze w sumie też metro, to zaraz mogę pokazać. Ale mega mi się podoba i grafika, i miasteczko, i wszystko. Co jeszcze do nagrywania, no to... Kończymy PSA, no niby wojna wygrana, ale jeszcze by wypadało trochę... pograć tą Ameryką, bo powiem szczerze, że nigdy nie grałem PSA. To był pierwszy raz. To nie, raz grałem, ale to jeszcze było beznadziejne i szybko padało. Ten... No, jak będę streamować, to planuję grać z widzami. Tak, będzie granie z widzami. Dlatego będzie też Discord ruszać, po prostu na razie z streamowaniem. Jakoś to się ogarnie, tam moderatorów się nada, komuś trzeba, pewnie z tych bardziej aktywnych. Widzę, że nocą to mało tych ludzi tu jest. A jak druga linia? To też... A, wracamy. A, czerwona linia to już pamiętam, to w fabrykach jeździ. Czerwona, socjalistyczna, robotnicza, komunistyczna, nazwij jak chcesz. No, tak trzeba, oni... Bardzo fajnie to robią. A, więc je przemysłu krzyczą. No problemu.
tylko pewnie zrobiłem głupi błąd. Nie. A może nie. Dobra, na razie akty surowcu. A no, pokazałem wam ten cykl. To jest w ogóle miasto. Zaczynaliśmy od tego, potem tutaj doszły. Mój to jest takie testowe. W ogóle zacząłem sobie na całym dłuższą, na szybko wszystko ogarniałem. Mówię, mega satysfakcjonujące. Nie spodziewałem się, powiem szczerze, że będzie taka fajna gra z tego. Zanim jeszcze pauzuję, zerknę na jedną rzecz. To są rudy, dokładnie. To oznacza jedna nowa dzielnica. Tak to jest. Zauważyłem, że strasznie dużo, jak Gdańsk się nazywa. Dobra, tu damy dzielnicę górniczą. O. Coś tak na wstępie. Mógłbym wstępnie teraz wyrównać niby ten teren, ale to potem chcę zobaczyć na razie górnicze fabryki, jak działają. Więc dajmy szybko przemysł górniczy tutaj. Zobaczmy, co się stworzy. Możemy przy okazji cykl dnia i nocy, żeby widzieć dokładnie. Ła, ale ja tam miałem. Chyba weź ktoś to naprawisz. No. Fajne jest to kształtowanie terenu, tylko wkurza jednak, że nie można dowolnie tego robić. Ale o, mgłyczka się skończyła teraz. Dzisiaj potem jest ręczna poprawa. O, woda poprowadzić już. Na razie to usuniemy, bo jednak lekka przesada jeszcze. No i chyba taki odcineczek na dzisiaj, mówicie, starczy. To jest City Skylines, zarazem informacyjny. Więc myślę, że będziemy kończyć już. Długi on nie jest, no bo to kwadransik tylko. Ale ja muszę wracać do nauki. Sami rozumiecie.
trzeba zdać egzamin, jeden, drugi. I potem będzie można całe. Pozostałe. Wakacje, hehe. Nagrywać! Od sierpnia startujemy, tak jak mówię, chyba ze streamami. Zacznę na pewno to zbierać na lepszy mikrofon, bo za każdym razem jak słucham, jak ja brzmię na tym mikrofonie, to jest okropne. Czasem on też wariuje, że przyciszam mnie trochę, pogłaśnia czasem. Raz chcę coś głośniej powiedzieć, to krzyczę wręcz. Raz chcę coś ciszej powiedzieć, to w ogóle niewyraźnie słychać tą mowę. O, właśnie zapomniałem. Następnie tak, jeszcze można podłączyć to. Teraz tak samo się połączy. Ale jakie filmy tu powstają? Ładnie. No dobra, to kończymy. Do następnego. Ejo.